arn.eu. Odnoszę czasami wrażenie, że Shadow of the Colossus produkcji Team ICO okupuje dość kłopotliwą pozycję kultowego klasyka, który w obiegowej opinii uchodzi za doskonały tytuł, ale im więcej lat upływa od jego oryginalnej premiery w 2005 roku, tym mniej osób zadaje sobie trud faktycznego zapoznania się z drugim po ICO dziełem Fumito Uedy. Filmowym przykładem niech będzie Pulp Fiction, które musiałem niedawno pokazać jednemu z młodszych redakcyjnych kolegów. Serio. Ponieważ dla wielu dzisiejszych graczy poczciwe PS2 to relikt z okolic ery Mezozoiku, w 2011 roku amerykańskie studio Bluepoint Games wykonało zestaw remasterów ICO oraz Shadow of the Colossus na PS3, stosując charakterystyczną dla siebie inżynierię wsteczną, która zaowocowała wyższą rozdzielczością i zdecydowanie większą płynnością. Zwłaszcza ta ostatnia była zmianą, którą fani przywitali z otwartymi ramionami, bo oryginał swoją niesamowitą ambicję w aspekcie technicznym srogo przypłacił klatkarzem, który przeciętnego pecyciarza przyprawiłby o masywny wylew. Jednak dla Bluepoint nie był to koniec przygód z symulatorem studenciaka, czyli obalaniem kolosów. Ktoś w tym studiu ma najwyraźniej jeszcze większy sentyment do Cienia Kolosa niż ja, a nie zamierzam ukrywać, że jest to jeden z moich ulubionych tytułów ostatnich 20 lat, który pozostawił na mnie trwały ślad i pomógł oszlifować optykę, przez którą postrzegam gry do dziś. Czy najnowsza iteracja Shadow of the Colossus jest wersją definitywną? Czy Bluepoint Games dostarczyło najlepszą modernizację growego klasyka w historii medium? I w końcu, czy warto sprawdzić, o co tyle szumu robią starzy wyjadacze? Odpowiedź krótka? Tak, prawdopodobnie i absolutnie. Po więcej szczegółów zostańcie z nami nieco dłużej. Jako projektant Fumito Ueda znany jest z kilku rzeczy, jak mistrzowskiego kreowania atmosfery, nacisku na postaci niezależne kierowane przez sztuczną inteligencję i to, co sam nazywa projektowaniem przez ujmowanie, którego finalnym efektem jest szeroko pojęty minimalizm odciskający piętno na każdym aspekcie produktu końcowego. Pozostają jedynie elementy zbieżne z głównym przesłaniem, które nie odwracają od niego uwagi. To tak w gigantycznym uproszczeniu, bo nie o filozofii projektowania tu dziś mówimy. Dość powiedzieć, że Ueda ma autorski, błyskawicznie rozpoznawalny styl, który stawia go obok figur takich jak Yoko Taro, Swery czy Hideo Kojima. Remake nie mógł trafić w lepsze ręce niż teksańskiego Bluepoint, o którym japoński projektant wypowiadał się w wywiadzie dla oneup.com w następujący sposób. Nie akceptują projektów, które osobiście nie spodobają się ich szefowi. To prawdziwi rzemieślnicy i wykazali się pełnym zrozumieniem ICO i Shadow, zanim przyjęli projekt. Doceniam to. I choć mowa była o remasterze z 2011, to pasja do Shadow of the Colossus wyraźnie u Amerykanów nie wygasła. Swoją rolę w produkcji remake'u Ueda w wywiadzie dla VentureBeat.com opisał tak. W remake'u nadzoruję proces modernizowania postaci i innej zawartości, a także pomagam ukierunkować nową wersję, ale nie jestem bezpośrednio zaangażowany w implementację. Wzorcem będzie oryginalna wersja na PS2. To, że pod maską współczesności śmiga dalej kilkunastoletni kod i to, że nad ów maską pracowała załoga, która ma praktyczną wiedzę, doświadczenie i respekt dla oryginału, sprawia, że gracz ma okazję zasmakować zupełnie innej epoki robienia gier, bo dziś nawet sam Fumito Ueda prawdopodobnie obrałby inny kierunek. Fakt, że w grze znajduje się wielkie pole bez przeciwników, było czymś, co mogło powstać jedynie w tym punkcie w czasie. ICO nie miał tekstowego samouczka, a Shadow poszedł krok dalej, nie mając żadnych przeciwników, którzy nie są kolosami. Były to umyślne decyzje projektowe, ale z perspektywy czasu uważam, że powinienem był wymyślić mniej bezwzględne podejście. Z licznych wypowiedzi ludzi pracujących przy najnowszym wcieleniu Shadow of the Colossus w głowie utkwiła mi ta Marka Skeltona, dyrektora artystycznego, który opisał pracę przy remake'u jako wzięcie koncertu pianowego i próby rozbudowania go do symfonii. To porównanie niezwykle celne, bo nanoszenie kolejnych warstw, na które pozwala obecna technologia, podnosi poprzeczkę audiowizualną do poziomu oczekiwanego obecnie przez odbiorcę, ale nie dąży do zmiany serca oryginału, raczej do jego amplifikacji.
co dokładnie zrobiło z Shadow of the Colossus Bluepoint Games tym razem? Ze względu na własne ograniczenia sprzętowe zmuszony byłem do grania na telewizorze o rozdzielczości 1080p i chyba pierwszy raz faktycznie żałowałem, że nie dysponuję czymś obsługującym 4K i HDR, gdyż oba te dobrodziejstwa są obsługiwane. Nie wszystko jednak stracone, bo dzięki mocy obliczeniowej PS4 Pro mogłem cieszyć oczy obrazem renderowanym w 1440p zeskalowanym w dół do rozdzielczości mojego telewizora, co korzystnie wpłynęło na wygląd krawędzi. Ale co ważniejsze, wersja Pro konsoli Sony pozwala na uruchomienie trybu, który celuje w odświeżanie obrazu 60 razy na sekundę. Jedyne zauważalne spadki poniżej tego poziomu zanotowałem w startowej świątyni, więc brawa za wysiłek włożony w optymalizację. Standardowe PS4 obsługuje jedynie tryb 30-klatkowy, który jest również opcją dostępną posiadaczom modelu Pro. Do naszej dyspozycji oddano również rozbudowany tryb foto oraz filtry, którymi możemy zmodyfikować w locie wygląd gry. Brakowało mi jednak wśród nich takiego, który zalewałby ekran bloomem, tak jak miało to miejsce w oryginale. Zmodernizowano również sterowanie, dzięki któremu na przykład nie musimy wciskać dwóch przycisków, aby wykonać unik. Purystom pozostawiono opcję klasycznego schematu, co zawsze jest mile widzianym gestem. Kapitalny remont przeszła geometria całego świata, model oświetlenia, roślinność i właściwie wszystkie pozostałe elementy oprawy wizualnej. Mógłbym na ten temat prawdopodobnie mówić długo i namiętnie, ale powstrzymuje mnie przed tym świadomość, że to nieporównanie i że gro z was nigdy nie grało w Shadow of the Colossus ani na PS2, ani PS3. Historia rysuje się następująco. Młody mężczyzna, kierowany nie do końca jasnymi pobudkami, rusza na koniec świata do zakazanej krainy, aby wskrzesić kobietę złożoną w ofierze z powodu czekającego ją rzekomo przeklętego losu, który nie jest nam jednak znany. W tym celu nawiązuje kontrakt z tajemniczą istotą znaną jako Dormin, który zobowiązuje go do zburzenia 16 posągów zdobiących świątynię, na której ołtarzu spoczęły dziewczęce zwłoki. Aby tego dokonać, nasz protagonista, który do czasu napisów końcowych pozostaje nienazwany, musi pokonać przypisanego do każdej z figur kolosa. I mimo wyraźnego ostrzeżenia o cenie, którą przyjdzie mu zapłacić, zgadza się bez wahania. Jeśli macie w tym miejscu kilka pytań, to całkiem słusznie, aczkolwiek gra nie ma do zaoferowania w tym momencie zbyt wielu odpowiedzi. W zasadzie to nigdy nie ma ich w nadmiarze. Do tego stopnia, że jeśli mrugniecie w trakcie napisów końcowych, to nie dowiecie się nawet, jak nazywa się kobieta, którą próbujecie ocalić. Niby nie jest to informacja kluczowa, ale pytań z czasem rodzi będzie się więcej i jest to ten rodzaj tytułu, który oczekuje od was dotarcia do własnych konkluzji. Rozgrywka jest równie prosta co zarys historii i dzieli się na dwa segmenty. Podróżniczo-krajoznawczy i pojedynkowy. I choć oddany nam do dyspozycji świat jest otwarty i całkiem rozległy, to nie mamy tu do czynienia z sandboxem w klasycznym tego słowa znaczeniu. Dostajemy od Dormina wskazówkę dotyczącą naszego obecnego celu, wsiadamy na grzbiet naszej wiernej klaczy imieniem Agro i galopujemy w poszukiwaniu kolosalnej istoty do pokonania, pomagając sobie wskazującym nam drogę mieczem skupiającym światło słoneczne. Nic nas nie rozprasza, jesteśmy tylko my, nasz cel i kotłujące się w głowie pytania, żadnych zadań pobocznych czy losowych walk. No, to nie do końca prawda, bo możemy w trakcie eksploracji trafić na drzewa, których owoce zwiększają naszą pulę zdrowia, a na zasadzaniu się z łukiem na jaszczurki o świecących ogonach spędziłem więcej czasu niż chciałbym przyznać, bo te zwiększają siłę naszego uchwytu. Przyjdzie nam przemierzać zróżnicowany teren, trawiaste równiny, gęsto porośnięte lasy, pustynie czy otoczone ruinami zbiorniki wodne, a wszystko to bez żadnych ekranów ładowania. Kamera w trakcie jazdy subtelnie usuwa się w bok, w efekcie czego widok jest kompozycyjnie ładniejszy. A jest na czym oko zawiesić, Bluepoint odtworzyło zakazaną krainę z niesamowitą dbałością o detale i tylko raz trafiłem na teksturę straszącą niską rozdzielczością. Warte zaznaczenia jest to, że podczas podróży nie towarzyszy nam muzyka, jedynie odgłosy natury i łomot kopyt. Krajobraz w cieniu kolosa broni się sam. Ale zanim zaczniemy uśmiercać potwory wielkości budynków, poświęćmy chwilę wspomnianej wcześniej Agro, ponieważ to prawdopodobnie najlepiej zrealizowany nieparzystokopytny towarzysz, jakiego przyszło mi dosiadać w grze wideo. Dzięki temu, jak zaprojektowano sterowanie, naturalnym instynktom i tym, że radzi sobie z pokonywaniem krętych ścieżek bez siłowania się z wirtualnymi lejcami, Agro awansuje z pozycji przydatnego środka transportu do pełnoprawnej postaci. Co czeka nas, kiedy dotrzemy w końcu we wskazane miejsce? Za każdym razem coś innego, ale ogólny cel zawsze jest ten sam. Znaleźć słaby punkt monumentalnego monstra i dźgać go do skutku w celu zadania masywnych obrażeń. Brzmi banalnie, ale największym wyzwaniem jest zawsze znalezienie sposobu na dotarcie do tych punktów.
Asortyment bestii, którym przyjdzie nam stawić czoła, jest bogaty i zróżnicowany, choć trafiają się też pewne podobieństwa. Niektóre latają, inne miotają w nas pociskami, jeszcze inne będą próbowały nas taranować. Niektóre są wielkości budynku, innym bliżej do samochodu, ale te są z kolei najbardziej agresywne. W końcu nie jesteśmy dla nich insektami. Aby je pokonać, będziemy musieli korzystać z elementów terenu i nauczyć się eksploatować ich zachowania oraz fakt, że każdy z naszych przeciwników jest porośnięty miejscami gęstym futrem. To nie tylko umożliwia wspinaczkę, ale pozwala też na utrzymanie się na ciele kolosa, kiedy ten zacznie miotać się w proteście. Ciężko to właściwie nazwać walką, ale pojedynki w Shadow of the Colossus są niesamowicie emocjonujące, nawet jeśli bardziej przypominają rozwiązywanie wieloetapowej zagadki. Towarzysząca im orkiestralna muzyka buduje nastrój epickiego duelu, którego masywna skala przyprawia o zawrót głowy. Aby odnieść sukces, musimy uważnie obserwować nasz wskaźnik uchwytu, bo jeśli zabraknie nam sił na wspinaczkę lub uczepienie się w miejscu, to ryzykujemy często długą drogę w dół i konieczność powtarzania wcześniejszych kroków. Śmierci bać się raczej nie trzeba, grając na standardowym poziomie trudności nie udało mi się umrzeć ani razu. Jeśli zwlekamy zbyt długo lub po prostu nie wiemy, jak dobrać się do przeciwnika, Dormin podsunie nam podpowiedź, ale ich przydatność potrafi się wahać od... No tak, środek areny jest wyraźnie twardszy, więc muszę to wykorzystać. Do... super, dzięki, widzę, że ma łydki gładkie jak Cusack pogramentatywnie, bardzo pomogłeś. I tak, kiedy uchwyceni szczeciny ostatkiem sił zatapiamy miecz w głowie wyjącej i bezradnie miotającej się tajemniczej bestii, tryskającej z ran czarną substancją, nie myślimy o konsekwencjach. I wtedy muzyka zmienia ton z pompującego adrenalinę na melancholijny. Uczucie ulgi nie trwa jednak długo, każdy pojedynek kończy się tak samo. Mimo to, kiedy nasz bohater odzyskuje przytomność na podłodze świątyni, bez słowa unosi głowę, oczekując kolejnego zlecenia. Zupełnie jak ktoś zdeterminowany do tego stopnia, że nie zadaje pytań i nie liczy się ze skutkami własnych działań. I zanim ujrzymy napisy końcowe, ten cykl powtórzymy 16-krotnie. Nie wszystkie kolosy trzymają ten sam poziom. Mam zdecydowanie swoich faworytów, jeśli można tak mówić o swoich ofiarach bez trafienia na jakąś listę policji, ale każdy z nich zapada w pamięć. Shadow of the Colossus nie jest grą długą. Bez błądzenia po mapie zapoznanie się z całością zajmuje około 6 godzin. Jeśli to dla was mało, to okolicznością łagodzącą niech będzie fakt, że tytuł wyceniony został w Wielkiej Brytanii na 25 funtów lub około 140 zł, a po ukończeniu gry można wycisnąć z niej więcej dzięki odblokowaniu trybu Time Attack i szeregu bonusowych przedmiotów do zdobycia. Ja bez cienia żalu i z przyjemnością kupię go trzeci już raz, choćby po to, żeby stał na półce obok pozostałych wersji. I jasne, odziedziczone w spadku po PS2 naleciałości dalej tu występują. Grawitacja, którą można uprzejmie określić jako umowną. Zastosowanie fontowego papirusa bez śladu ironii, kapryśna miejscami kamera i system kinematyki odwrotnej, który potrafi przyprawić bohatera o spazmy. Wszystko jest takie, jak zapamiętałem. Nie do końca rozumiem natomiast niektóre z wprowadzonych zmian, na przykład Dormin, który przez inżynierię audio swoich głosów brzmi teraz nieco inaczej. I was the youngest war, blossoms and kiss, not war. I was the youngest war, blossoms and kiss, not war. Niby drobiazg, ale rzuca się na uszy. Albo sekwencja kończąca każdą z walk. Na niebieskie motyle nawiązujące do The Last Guardian, no, mogę przymknąć oko. Nowi gracze naturalnie nie zauważą różnicy, ale zapytajcie fanów Star Wars, jak łatwo przełyka się niepotrzebne zmiany naniesione na uwielbiany oryginał. Mimo tych niesamowicie czepliwych drobiazgów, jestem ogromnie szczęśliwy, że mogłem przeżyć Cień Kolosa w oprawie, na jaką zawsze zasługiwał. To doświadczenie jedyne w swoim rodzaju i choć na przestrzeni lat byli tacy, którzy próbowali emulować ten koncept, to nikt nie zbliżył się nawet do artystycznego dokonania Fumito Uedy. Bluepoint Games dzięki solidnej bazie mógł bez cienia wątpliwości udowodnić, że są absolutnymi mistrzami swojego rzemiosła. Największy komplement, jaki mogę im podarować, to szczere wrażenie, że mam do czynienia z tą samą grą, wywołującą te same emocje,
niezależnie od upływu lat. Ciekaw jestem natomiast, czy i kiedy rozwiną kreatywnie skrzydła i zrobią znów coś całkowicie swojego. Będę trzymał kciuki, ale po cichu też liczę na to, że może kiedyś wezmą na warsztat również Iko? Bo kto mi zabroni marzyć?